Też nie. Centrum Kultury Młodych na wernisażu, obecnej tutaj pracowali w prawej stronie, panią Szczepanę. Jest nam niezmiernie miło, że wreszcie w realu możemy się spotkać, że wreszcie możemy spędzić wspólnie czas, że wreszcie możemy podziwiać dzieła, powiedzmy, sztuki i fotograficznej również. I dzięki temu możemy również ze sobą spędzić czas, wymienić się własnymi spostrzeżeniami i również funkcjonować w grupie ludzi, którzy są zainteresowani ludzką kulturą i osobowościami tej kultury. Co nam jest bardzo miło gościć w naszym Centrum Kultury Młodej. W tym momencie oddam głos pani Monice Mulewskiej-Kucharek, a na koniec jeszcze pozwolę sobie też podać kilka słów. Oczywiście. Ja też Państwa bardzo serdecznie witam w swoim imieniu. Przede wszystkim witam bohaterkę dzisiejszego pięknego, myślę, spotkania, Elżbietę Słupianek. Trochę więcej później, jak już będziemy rozmawiać i będzie wywiad, będę mówić. Natomiast dzisiaj witam Państwa w taki sposób szczególny, ponieważ inaugurujemy ważny projekt w ramach Łódzkiej Akademii Kobiecości. Projekt Pasja jest kobietą, znaczy mężczyzna też jakby tutaj jest niewidzialny, żeby było jasne. Mężczyźni też są cudowni, wspaniali i mają pasję. Natomiast tak się złożyło, że mam taki zaszczyt współpracować z Centrum Kultury Młodych i realizować swój autorski program Łódzkiej Akademii Kobiecości. I tak sobie pomyślałam, że byłoby cudownie, żeby dzielić się właśnie pasjami kobiet, żeby inspirować inne kobiety, a ponieważ bardzo cenię Elżbietę i Elżbieta współpracowała z nami przy realizacji kalendarza charytatywnego na rzecz seniorów i też jeszcze w innych aspektach i projektach brała udział, o czym później powiem, to pomyślałam sobie, że to dobry powód do tego, żeby zainaugurować właśnie taki sposób. Więc ja też teraz Tobie oddam mikrofon, bo pewnie chcesz powitać swoich gości, więc bardzo proszę. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zechcieli zobaczyć moje prace i znaleźli czas, żeby przyjść tutaj. Jest mi niezmiernie miło, że jest Was tak dużo osób, które no, chcą pooglądać to, co ja widzę. Nie zawsze widzę tak samo jak inni i dlatego chcę się dzielić z Wami swoim punktem widzenia. Dziękuję bardzo Państwu za to, że umożliwiliście mi wystawę moich prac. Jest to dla mnie również pierwsza indywidualna wystawa i no, wyrażam swoją wdzięczność, że mogę tutaj gościć. Dziękuję. Ta bohaterka to wnuczka, widać bardzo też szczęśliwa, że tutaj jest. Dziękuję bardzo. Dodam jeszcze przed mikrofonem, że to my bardzo dziękujemy, że możemy zorganizować ten wernisaż. Ze swojej strony w imieniu organizatorów Centrum Kultury Młodych, Łódzkiej Akademii Kobiecości, pani Elżbiety Słupianek, serdecznie chcieliśmy przywitać panią Karolinę Kępkę, przewodniczącą Komisji Kultury Rady Miejskiej w Łodzi. Zapraszam. Ja oddam może mikrofon. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Bardzo mnie cieszy, że taka inicjatywa jak Łódzka Akademia Kobiet gości na mapie Łodzi i jest, tak jak dzisiaj widać, jednym z wydarzeń kulturalnych w naszym mieście. Gratuluję autorce tych zdjęć, bo naprawdę są wyśmienite, widać tutaj rękę kobiety. Ja przyznam, że fotografia to jest taka moja niespełniona pasja, więc z taką nieskrywaną zazdrością spoglądam na tak wspaniałe fotografie. Bardzo gratuluję pani Monice, panu dyrektorowi i przede wszystkim pani. Życzę udanego wernisażu. Bardzo dziękuję. To co? Przepraszam, bo jeszcze chciałem przywitać pana wicedyrektora Marcina Dębowskiego, Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Dziękujemy, że jest pan pani. Brawo. Ja już mogę teraz? Dobrze, to teraz kobiety dochodzą do głosu. Drodzy Państwo, to zapraszam Was na krótki wywiad. Wywiad bardzo spontaniczny. Porozmawiamy o pasji, porozmawiamy...
o tym, co da mnie fotografia. Więc pozwólcie Państwo, że zabiorę Was razem z Elżbietą w taką ciekawą podróż, mam nadzieję, dotyczącą właśnie tego, jak może być cudownie, kiedy podróżuje się z aparatem, kiedy fotografuje się życie. Elu, napisałaś na swojej stronie, że masz pewną misję, jeśli chodzi o fotografię. Ja wiem, co jest tą misją, ale gdybyś chciała nam zdradzić, może nie wszyscy jeszcze zdążyli wejść na twoją stronę, myślę, że od dzisiaj wejścia będą znacznie liczniejsze. Chciałabym pokazać... Chciałabym swoimi zdjęciami przekazać wrażliwość, jaką posiadam wewnątrz siebie. Chciałabym pokazać wszystkim świat, jaki widzę ja. Ten świat się zmienia razem ze mną. Ja od niedawna fotografuję. Ja fotografuję 6 lat. Stało się to zupełnie przypadkowo. Ale tak mnie wciągnęło, że nie tylko pasja jest kobietą, ale kobieta jest pasją. Co daje fotografia? Kiedyś natknęłam się na taki cytat, że fotografia to romans z życiem, więc rozumiem, że ty na co dzień romansujesz z życiem. Jakie masz z tego korzyści? Oj, bardzo duże. I myślę, że coraz większe, bo myślę, że wchodzę na coraz wyższy poziom świadomości i świadomego fotografowania. I to da mi niesamowitą radość i wchodzę coraz głębiej w siebie. I to jest coś niesamowitego. Upolowałam sobie świt jako czas do swoich fotografii. I ten świt, budzę się razem z nim, chociaż do tej pory świt nie był moją ulubioną porą dnia. A fotografia wyzwoliła we mnie tyle siły, tyle emocji i tyle energii, że nie ma godziny, w której bym nie wstała i nie pojechała gdzieś gonić za pięknymi krajobrazami czy zwierzętami. Czy w ten sposób realizujesz swoje marzenia? Tak, myślę, że teraz nadszedł ten czas, kiedy przestałam już tak dużo pracować, jak pracowałam do tej pory i mogłam skupić się na sobie. I w sobie odkryłam taką pasję. Mam również drugą pasję, jaką jest śpiew. I też śpiewam w chórze przy Teatrze Wielkim do piana. Ta pasja również bardzo mnie rozwija. Jak myślę sobie o tym, co mówisz, Elu, ty wiesz, że ja współpracuję z seniorami, zresztą niektórzy tutaj są, witam bardzo serdecznie. I bardzo często właśnie zachęcam i pokazuję, że bez względu na wiek możemy te pasje realizować. I myślę, że chyba tak jest właśnie w twoim przypadku, że ten czas, kiedy przeszłaś na emeryturę, wykorzystujesz na takie piękne doznanie. Tak, nawet nie myślałam, że ten czas będzie dla mnie tak twórczy i tak piękny. Ja rzeczywiście coraz bardziej poznaję siebie i coraz bardziej się cieszę, że mogę sobie pozwolić na to, żeby wziąć aparat i pójść gdziekolwiek, tak? Bo to nie muszę jechać daleko, żeby dostrzec piękno. Na swojej stronie napisałaś też takie zdanie: świat jest naprawdę piękny. Czy właśnie dzięki fotografii, dzięki tym pięknym zdjęciom i też obcowaniu, myślę, z przyrodą, doszło do takich wniosków? Tak. Myślę, że ten czas, gdzie ma się tylko aparat, jestem sama, pozwala na to, żeby wgłębić się, żeby dostrzec to piękno, które nam ucieka. Które jak właśnie pracujemy, gdzie jesteśmy zabiegani, nie mamy możliwości dostrzec tego piękna. Natomiast jak na chwilę się zatrzymamy, to nawet w kropelce wody to piękno jest niesamowite. Jak słucham, zresztą nie pierwszy raz, opowieści o tym, co daje ci fotografię, a też tak odnosząc się do tego, co powiedziała pani przewodnicząca,
jest to mi bardzo bliskie, być może nie bez przyczyny akurat w taki, a nie inny sposób inaugurujemy ten projekt, ponieważ ja też zawsze lubiłam zdjęcia i, no i fotografowałam przyrodę tak jak umiałam, nawet, przepraszam, sobie pozwolę na taką dygresję, że tak bardzo lubiłam zdjęcia, że mój mąż kiedyś kupił mi to w prezencie po 6 latach, ja myślałam, że to pierścionek zawieńczynowy, a to był aparat. No i się trochę rozczarowałam, mówię, kochani, ty tak lubisz fotografię. Więc jakby wiem, o czym mówisz, ale natomiast chciałam cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Tu jest sporo tych obrazów i za chwilę będziemy mogli je podziwiać, zadawać ci pytania i zgłębiać temat, natomiast wyobraź sobie, że jest ktoś, kto w ogóle nie zna twojej fotografii. Co byś mu powiedziała? Jak byś scharakteryzowała to, co robisz na co dzień? Myślę, że przechodzę różne etapy. W tej chwili najbardziej interesują mnie zwierzęta i generalnie przyroda. Lubiłam i lubię dalej pracę z ludźmi, fotografować ludzi, portrety, ponieważ rzeczywiście staram się trochę zrozumieć tą drugą osobę, która stoi przed moim aparatem i odbieram tak dużo ciepła i energii od osób, które fotografuję, że to jest coś niesamowitego. To jest ja przy realizacji kalendarza teraz na rok 2022 z inicjatywy Moniki zostałam zaproszona do zrobienia tego kalendarza. Poznałam tak wspaniałych ludzi i dostałam od nich tyle serdeczności i ciepła, że jestem wzruszona i bardzo wam wszystkim dziękuję, bo oni też tutaj do mnie przyszli zobaczyć moje zdjęcia, także bardzo dziękuję. A ja muszę powiedzieć, że byłam świadkiem tych zachwytów i naprawdę wszyscy mówili o tym, że no masz coś takiego, masz duszę, dużo ciepła, wrażliwości i wszyscy naprawdę byli zachwyceni. Także to już niebawem, proszę Państwa, już dziś mogę zaprosić, bo będzie promocja tego kalendarza, będzie takie specjalne wydarzenie, więc ewentualnie trzeba albo zerkać na nasz profil, albo profil Eli, bo na pewno to zaproszenie się pojawi i wtedy też będzie wystawa pracy, nie tylko myślę kalendarz, ale też poznamy seniorów. Ostatnie pytanie, Elu, do ciebie. A propos tych zdjęć, czy jest tutaj któreś zdjęcie, jakaś fotografia, która jest szczególnie bliska? Jest kilka, ale żeby tutaj już nie przedłużać, to powiem o dwóch fotografiach. O fotografii, o portrecie dziewczynki na białym tle. Było to dziecko, które sfotografowałam na Zanzibarze i te wszystkie dzieci, które mogłam fotografować tam, były tak czyste i piękne, że nie mogłam oprzeć się temu, żeby móc je sfotografować i fotografować je. Tam bije tyle niewinności i czystości z tych oczu i z twarzy, że pierwszy raz chyba doznałam takich uczuć. Drugim zdjęciem jest zdjęcie gleby z Kiby z Powidzia, gdzie fotografowałam właśnie powidzkie krajobrazy i nawet nie myślałam, że to można tak w spinie ziemi, tak? Która jest odpowiednio uprawiana, dostrzec tyle piękna. I to chyba są te dwa, to jedno pionowe, które po lewej stronie wisi. To jest taki urywek tylko tego pola wielkiego, które fotografowałam. No i to chyba tyle. To resztę będziesz opowiadać już w kuluarach. Natomiast pozwólcie Państwo i ty, Elu, że przeczytam ci wiersz. Ty wiesz, ja piszę wiersze. I myślę, że to jest właśnie chyba też to takie szczególne coś, co mogę ci w tym momencie podarować, bo to jest trochę chyba o tobie. Wyznanie fotografa. Nie mogę zatrzymać czasu, ale uwieczniam chwilę. Nie mogę odjąć lat, ale odmładzam twarze. Nie uszczęśliwiam ludzi, ale daję namiastkę szczęścia. Nie szukam wrażeń, ale zatracam się w doznaniach.
Nie wybrałam fotografii, ale ona wybrała mnie. Nie mam wszystkiego, ale więcej niż bym chciała. Bardzo dziękuję. Dziękuję.